Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Witam na pomeczowej konferencji prasowej Anwil Włocławek GTK Gliwice 98-82. Przedstawiciele zespołu gości, trener pan Matthias Zollner i zawodnik drużyny gości Daniel Gołębiowski. Zaczynamy od trenera. Coach, your post-game statement, please. First of all, congratulations to Anvil. They play excellent first half, very intense, very smart basketball, and how announcer said before the press conference, the king is back. He scored 21 points in first half on 9 shots, I think. So this is to sum up the first half, and then of course, you know, it is difficult when you run behind the whole game, 25 points. I think I like approach that we have in second half, especially third quarter, that we don't give up, we fight and we try to improve. Of course, we have very, very young team, very, very young team, and we don't have experience. And for us, this is learning process, you know, and we have now this rhythm. Like in playoffs, when we play, you know, 2 games per week, which is something that also most players are not used to. And yeah, like I said, for us, this is learning process, and we need to take this experience, and we need to continue to improve. And okay, of course, I'm, let's say, very unhappy about the result, but result for me is secondary. For me, it's important that we improve, and this is something that we need to show on Sunday. We play with Spojna that we take this steps in the right direction, not that to show one more time, especially defensive performance like this. Dziękujemy trenerowi. Gratulacje dla zespołu Anwil Włocławek. Zagrali wyśmienitą pierwszą połowę na bardzo dużej intensywności, bardzo mądrą koszykówkę zaprezentowali. Król wrócił, Iwan Almeida wrócił do Anwil Włocławek, rzucił 21 punktów. Było widać, jak ważnym zawodnikiem dla Anwilu ten zawodnik jest. W całym meczu 25 oczek. Trudno się gra przeciwko Anwilowi z takim zawodnikiem. Natomiast podobało mi się podejście mojego zespołu w drugiej połowie. Nie poddaliśmy się, walczyliśmy, próbowaliśmy być coraz lepsi. Próbowaliśmy w każdej akcji pokazać, że możemy robić progres. Mamy bardzo mało doświadczony zespół. Dla nas to jest cały czas proces nauki systemu, proces nauki w całym sezonie, natomiast wchodzimy, uważam, że mimo wszystko wchodzimy na coraz lepszy rytm. Gramy obecnie 2 mecze w kolejce, to trochę tak jakbyśmy grali w play-off i nie wszyscy zawodnicy są do tego przyzwyczajeni. Oczywiście nie mogę być zadowolony z rezultatu, ale dla mnie rezultat jest w tym momencie drugorzędny. Bardzo ważne jest dla mnie, dużo ważniejsze jest dla mnie to, że drużyna robi progres. Widzę ten progres i przeciwko Spójni będziemy chcieli ten progres pogadać w najbliższym kolejnym meczu. Daniel Gołębiowski. Komentarz, Danielu, poproszę. Tak jak trener powiedział, gratulacje dla drużyny Anwilu. Zagrali świetny mecz, ale wydaje mi się, że to my otworzyliśmy ten mecz swoją obroną. W pierwszej kwarcie straciliśmy 31 punktów. To jest skandal. Potem otworzyły się pozycje. 52% za 3 punkty drużyny Anwilu, 14 zbiórek w ataku. Znaczy, ciężko coś powiedzieć po takim meczu, aczkolwiek myślę, że idziemy cały czas do przodu i najważniejszy mecz teraz nas czeka w domu, więc przygotowujemy się do niego i będziemy walczyć na całego. Daniel Gołębiowski, dziękuję bardzo. Coach, we have 2 questions to you from the journalists. So first, Karol Wasiek, WP Sportowe Fakty, and the question is about the preparation for the game. Did you expect that Ivan Almeida can play this game and will play? Oh. Yesterday, or I think Monday evening, when first rumors become like this, we start to think about, but with all quality that Almeida bring today to this game, I think biggest quality that he bring is that he changed the complete confidence of the team.
that doing something like this, you know, to bring add a new player in middle, not middle, but in ongoing season, let's say, not from beginning of the season, always can have or always has effect on the team. Can be negative effect, can be positive effect. And in this case, I think it was very positive effect. And not only that he's, you know, good player or something, but I think you can see that everybody else on Army played very good today. Almost everybody, when they come in and contribute to the game. And even player like, let's say, Miljarić, who didn't have good offensive day today, he's scoring many points, but he gave a lot of energy on defense. He forced us out of the place, and I think they play with complete different confidence than what I see in the game against, if I say this correctly, Sopot. Sopot. So... this is sometimes when you bring the new player, this is the more important effect. Okay, I will translate. Zatem pytanie odnosiło się do tego, w jaki sposób przygotowywał się zespół drużyny GTK do tego meczu w kontekście informacji o tym, że Iwan Almeida zagra w tym spotkaniu. Trener powiedział, że rzeczywiście poniedziałek wieczorem pojawiły się pierwsze plotki, więc wiedział, że będzie zmuszony przygotowywać się także pod tym kątem. Natomiast bardziej trener odniósł się do tego, w jaki sposób Iwan Almeida odmienił pewność siebie zespołu Anwilu Włocławek. Taka zmiana w trakcie sezonu zawsze może wywołać rezultat negatywny bądź pozytywny. Tutaj oczywiście mieliśmy do czynienia z rezultatem i wpływem pozytywnym. Większość zawodników, która pojawiła się na parkiecie, jakby czerpała z tej energii, z tej zmiany, którą wniósł Iwan Almeida i włożyła swój udział w to spotkanie. Podał ten przykład Artura Mielczarka, który być może nie miał zbyt wielu skutecznych akcji w ataku, ale wyniósł fantastyczną energię w defensywie. I to, co trener zauważył, to była zupełnie inna energia zespołu w kontekście poprzednich meczów Anwilu Włocławek. Mamy jeszcze drugie pytanie. So coach, we have the second question. This time Jakub Wojczyński, Przegląd Sportowy, is asking about the rotation because Krapel was brought to the team in case of Red was injured, and how will the front court rotation will look like in case of in this situation when you have both players, and can everyone can expect any changes in the roster? Wow. Front court rotation, this is, we have not only these two players, we have Jordan Van Aro who can play in front court, we have Lukas Didushko who can play in front court, we have Szymon Szymanski who can play in front court. So for me, you know, it's not important which player is playing how many minutes or something like this. For me, it's important the team success. We're one team and everybody needs to contribute and everybody needs to understand that his job is not to see that he can get as most minutes as he wants or something like this, but to make sure that he help us to win as many games as we can. And this is going to be my approach. And if we're going to have changes in the roster, if I know everything that is in the future, I'm not a basketball coach, I'm sports betting professional or something like this. Zatem pytanie dotyczyło sytuacji, w której Krampel został sprowadzony do zespołu w kontekście tego, iż jeden z zawodników dostał kontuzji. Jak będzie wyglądała rotacja podkoszowa drużyny GTK Gliwice? Czy można spodziewać się ewentualnych zmian? Trener odpowiedział, że tak naprawdę nie tylko ci dwaj wspomnieni zawodnicy, czy zapytani w kontekście przez dziennikarza, zawodnicy mogą grać pod koszem, może mogą grać także inne nazwiska. Trener wymienił trzech koszykarzy. Natomiast to nie jest dla trenera najważniejsze, czy w ogóle nie jest ważne to, ile minut gra dany zawodnik, na jakiej pozycji i czy to jest zawodnik podkoszowy, czy z jakiejkolwiek innej pozycji. Najważniejszy jest sukces i to, żeby każdy zawodnik wchodzący na parkiet grał jak najlepiej dla zespołu, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Najważniejsze jest wygrywanie meczów, a niekoniecznie to, kto ile zagra. Trener spętował swoją wypowiedź stwierdzeniem, że nie wie, czy będą jakieś zmiany. Gdyby wiedział, no to wówczas nie prowadziłby zespołu w roli trenera, a zająłby się typowaniem wyników. To tak żartobliwie. Pytań więcej nie mamy, coach. There is no more questions. Danielu, do ciebie pytań nie ma. Dziękuję bardzo. Wish you all the best.
Zatem witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu Wilwocowek. GTK Gliwice 98-82 dla gospodarzy. Trener Dejan Michels i Przemysław Zamojski na konferencji. Trenera poprosimy jako pierwszego o opinię. Proszę bardzo. Najpierw gratulacje dla naszego zespołu. Myślę, co jest najważniejsze, ja chłopakom mówię przed meczem i wczoraj, że ten mecz jest ten, który pokaże, jak mamy charakter i da wierzę w nich, że mamy te charaktery, da możemy to zrobić i da to jest dobry test dla nas, dlatego co Gliwice są dobry zespół. I jeszcze raz gratulacje i co jest najważniejsze, da pokazali, da mamy charakter. Dziękuję bardzo trenerze. Przemek, twoja opinia po tym meczu? Podzielam zdanie trenera, tak jak mówiliśmy, te dwa ostatnie spotkania były dużo słabsze w naszym wykonaniu i dzisiaj po prostu pokazaliśmy grę na taką, na jaką nas stać i mam nadzieję, że nasza właśnie intensywność i ta gra oraz dzielenie się piłką będzie taka w kolejnych spotkaniach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trenerze, mamy kilka pytań. Pytanie od trzech dziennikarzy. W gruncie rzeczy pytają o to samo. Jakub Wojczyński, Przegląd Sportowy, Karol Wasiek, WP Sportowe Fakty, Marek Szubski, WLC, Lepsza Strona Wrocławka. Czy będą kolejne zmiany po pozyskaniu Iwana Almeidy do zespołu Anwilu Wrocławek? Ja myślę, że na ten moment najważniejsze, że mówimy, co było na meczu, nie? Jak było na meczu. Ja myślę, że ten zespół dzisiaj pokazał charakter i da jesteśmy, idziemy u prawa w dobrym kierunku i da teraz musimy się, że tych chłopaków, które mamy tutaj, skupić się na kwalifikacje, a wszystko, co jest za zespołem, i to myślę, że teraz nie czas na to, nie teraz nie ja nie myślę o tej rzeczy. Tak, nie mam co odgłosić na to. Nie. Dobrze, ja dopytam, bo też to jest pytanie ze strony dziennikarza. Jakub Wojczyński pyta, jak wyglądała sytuacja z zatrudnieniem Iwana Almeidy. Czy negocjacje, rozmowy rozpoczęły się po meczu z trefrem Sopot, czy wcześniej? Kto był pomysłodawcą tego? Ja myślę, że najważniejsze jest, że to było zrobione i że Iwan jest teraz tutaj. Myślę, że on jest taki gracz, który nam da te dot on the eye, wiesz, to pikę na... Szczyt formy? No, który... Kropka na D. I ja myślę, że teraz jest dobry moment, da podziękuję wszystkim wszystkim w klubie, którym pracowali na tym, da wszystko to zrobili tak szybko i da on jest dzisiaj już był tutaj z nami. I to jest najważniejsze. I ja zawsze wierzę, da wszystko, co robimy, robimy razem. I tutaj jest duży szacunek do wszystkich. Było tu dużo pracy i wszyscy zrobili to na bardzo wysokim poziomie. To jeszcze ostatnie pytanie od Karola Waśka. Jak zmieni się rotacja zespołu po dojściu Iwana Almeidy? Myślę, że po meczu było dobre, można być zobaczyć, jak było dzisiaj, jak będzie na następnym meczu, zobaczymy. To trudno jest mówić na papierze to jest jedna rzecz, a wiemy, jak jest na meczu. Nie? Ty możesz mieć pierwszy plan, a zawsze jest ten drugi, trzeci, czwarty, kiedy piąty, szósty. Jest dużo takich rzeczy, na które też nie mamy wpływu i które mogą zrobić różnicę, w którym kierunku mecz idzie. Tak, rotacja, myślę, że najważniejsze, da wszyscy są zawsze gotowi do gry, da kto wchodzi na boisko, daje tę energię, da robi na tych małych rzeczy, na których pracujemy. I ja myślę, że możemy tylko iść do przodu. I to jest już jeszcze tylko początek, jest dużo przed nami jeszcze. Wiemy, że jesteśmy u nas i u Włochach, tylko teraz jest koszykówka. Jesteśmy krok przed wszystkimi i zobaczymy, jak będzie, ale tak jak mówię, w rotacji to jest jedna rzecz, jest na papierze, nie? A druga jest co jest na boisku, tak da musimy zawsze reagować na co się dzieje. Więcej pytań nie ma, dziękuję trenerze, dziękuję Przemek, do zobaczenia. Dziękuję.